Czy warto kupić Native Instruments Complete, pakiet wirtualnych instrumentów i efektów? Co nowego znajdziemy w wersji 12? Co to są expansion packs? Jakie otrzymamy w poszczególnych wersjach tego pakietu? Jakie są te wersje? Czym się różnią? Czy Complete to produkt dla początkującego? Na te wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć w tym filmie, zatem zaczynamy. Pakiet Native Instruments Complete jest dostępny w 4 różnych wersjach. No i tak jak widzicie, one różnią się wyposażeniem w instrumenty wirtualne. Im większa wersja, im droższa, tym więcej tych instrumentów i więcej rozszerzeń brzmieniowych, o czym powiem więcej później. No i tak najmniejsza wersja i tak zawiera aż 14 różnych instrumentów, więc Complete 12 Select. Co więcej, jest dodawana jako gratis do kontrolera maszyn wraz z oprogramowaniem maszyn, wraz z sekwenserem maszyn. Oraz jest dodawana jako gratis do klawiatur serii Complete Control S. No i tutaj też wraz z aplikacją Complete Control, która pozwala te instrumenty uruchamiać w środowisku właśnie różnych programów DAW. No a jakie to instrumenty, jakie efekty? A więc między innymi Monarch, wirtualny Minimoog, Scarby Mark I, pianino elektryczne, Massive, bardzo wszechstronny syntezator, Vintage Organs, Prism, The Gentleman, a więc pianino, Rompler perkusyjny, tutaj mamy bardzo fajnie samplowany bas, Retro Machines, West Africa. No i jeżeli wybierzecie klawiatury serii A, no to tutaj tylko część tych instrumentów będzie dla Was dostępna, a więc można powiedzieć, że jest to taki piąty, mniejszy wybór tych instrumentów, więc piąty malutki pakiecik Complete. Dużym wydarzeniem i nowością w wersji 12 Complete jest aktualizacja samplera, czy właściwie sample playera Kontakt do wersji 6. Wszystkie samplowane instrumenty, barwy fortepianowe, instrumenty orkiestrowe korzystają z silnika tego właśnie instrumentu. Na jego pokładzie pojawiło się kilka nowości, ale przede wszystkim pojawiło się kilka naprawdę bardzo ciekawych instrumentów. Pierwszym z nich jest Analog Dreams. Zobaczcie. Analog Dreams jest zbudowany w oparciu o próbki instrumentów cyfrowych i analogowych z lat 70., 80. i 90. Panel tego instrumentu jest zwodniczo prosty, a lista presetów liczy tylko 100 pozycji. Na pierwszy rzut oka zatem to nic specjalnego. Za pomocą pierwszego potencjometru Blend AB możemy ustalić proporcje pomiędzy dwiema składowymi dźwięku. 6 środkowych parametrów zmienia się w zależności od wybranego presetu i charakteru barwy. Zatem zabawa zaczyna się, kiedy zaczynamy grać na jakimś instrumencie i zmieniać przebiegi wavetable. Okazuje się bowiem, że paleta tych barw jest niemal niewyczerpana, a sam instrument, ze względu na to staranne kodowanie, prezentuje się bardzo przekonująco, analogowo. Każde uderzenie w zasadzie brzmi odrobinkę inaczej. Oznacza to też, że preset dla tej samej pary wavetable będzie oferował kompletnie inną paletę barw. Także tak jak widzicie, instrument jest zaprojektowany tak, by przy minimalnej ilości parametrów dawać nam pełnię możliwości, bardzo dużo po prostu możliwości. No i oczywiście, jeżeli ktoś jest ambitny, czy też dokładnie wie, jaki szczegół chce zmienić w danym presecie, może wniknąć w ustawienia, otworzyć sobie dodatkowe panele ustawień itd., itd. Zresztą one będą udostępniane wraz z kolejnymi właśnie aktualizacjami, także będziemy mieli wgląd całą strukturę tych barw prawdopodobnie. No i podobnie jest w przypadku drugiego nowego instrumentu, który nazywa się Ethereal Earth, jeśli dobrze wymawiam, bo dość trudna nazwa. Tutaj z kolei znajdziemy przepięknie zaprogramowane pady, tekstury oraz przestrzenne dźwięki, barwy solowe. Moim zdaniem ten instrument nadaje się idealnie do tworzenia muzyki chilloutowej, trapowej oraz tła chociażby w drum and bassowych bitach. Klawiszowców, instrumentalistów, ludzi grających na fortepianie prawdopodobnie najbardziej zainteresuje trzeci z instrumentów, nazywa się Hybrid Keys i zawiera barwy bardzo specyficznych, charakterystycznych różnych dźwięków, które możemy kojarzyć z różnych hitów z lat 80., 90. Jeżeli szukaliście kiedyś specyficznego, na przykład house'owego piana, to duże prawdopodobieństwo, że w tym pakiecie właśnie je znajdziecie. Niestety nie mamy czasu, żeby omówić w szczegółach ten instrument, zatem posłuchajmy tylko kilku presetów i lecimy dalej. Także tak jak widzieliście, w wersji 6 Kontakta pojawiła się obsługa wavetable, pojawiło się kilka nowych efektów, a także masa narzędzi dla deweloperów, dla twórców instrumentów, a więc jeżeli macie ambicje wysamplować jakieś ciekawe instrumenty, to teraz różne żmudne operacje będą podlegać
automatyzacji, zatem będzie to dużo łatwiejsze. Polecam bardzo fajny wywiad z Matthew Farzem, twórcą przed chwilą opisanych przeze mnie instrumentów, także koniecznie sprawdźcie. Bardzo dużym argumentem za wyborem pakietu Complete, czy też jego aktualizacją, mogą być romplery gitarowe, czy też instrumenty wirtualne emulujące właśnie różne zagrywki gitarowe, zarówno akustyczne, jak i elektryczne. Każdy, kto chciałby zawrzeć w swoim utworze jakąś partię gitary, prawdopodobnie znajdzie tutaj coś dla siebie. To jest naprawdę niesamowite. Weźmy na przykład Electric Thunders, nowy instrument. Każdy preset uwzględnia do 8 różnych sekwencji wybieranych za pomocą klawiatury. Dzięki funkcji Auto Chords możemy szybko budować sekwencje akordów diatonicznych z uwzględnieniem septym, czy non, czy akordów zawieszonych typu sus itd. Co więcej, te akordy mogą być grane w kilku różnych układach i przewrotach. No i jakby tego jeszcze było mało, wyszukiwarka pozwala nam przeglądać całą bibliotekę sampli pod kątem metrum, akcentów rytmicznych, sposobu gry itd. Listę można filtrować ze względu na artykulację. No a brzmienie tych gitarowych dźwięków można kształtować za pomocą pokładowych efektów, wprost wywodzących się z algorytmów multi-efektu Guitar Rig, o którym już powiem więcej za sekundkę. No i oprócz tego w kolekcji Ultimate znajdziemy także Strummed Acoustics, Strummed Acoustic 2, a więc gitary akustyczne, które również brzmią fantastycznie. Kolejna wielka nowość, w pakietach Complete pojawiły się także Expansion Packet. Co to takiego? Są to zestawy rozszerzeń. Zestawy rozszerzeń inicjalnie czy kiedyś tworzone właśnie dla użytkowników kontrolerów maszyn i oprogramowania maszyn. Obecnie w zasadzie może korzystać z nich każdy. One zawierają zestawy próbek, zestawy perkusyjne oraz presety dla syntezatorów Monarch i Massive ukierunkowane na tworzenie muzyki w jakimś określonym gatunku. Więc jedno rozszerzenie jest techno, inne rozszerzenie jest popowe, trzecie rozszerzenie może być na przykład drum and bassowe, trapowe, UK garage'owe itd., itd. No i użytkownicy maszyn mają tutaj tę przewagę, że mogą dodatkowo skorzystać z zaprogramowanych dla tych rozszerzeń sekwencji perkusyjnych, a także gotowych projektów. No ale tutaj chyba w zeszłym roku, a może dwa lata temu już firma postanowiła otworzyć te rozszerzenia na użytkowników Abletona, Pro Toolsa, Logica i wszystkich innych DAW-ów w taki sposób, że zgrano po prostu te wszystkie sekwencje pojedynczych instrumentów perkusyjnych do pętli, różne inne frazy, a także całe fragmenty nagrań, zatem można z nich korzystać w zasadzie w środowisku dowolnego programu. Niesamowita sprawa. Przypuśćmy, że chcesz tworzyć techno. Co robisz? A więc sięgasz do zasobów rozszerzenia Deep Matter, czy na przykład Dark Pressure, czy jakiegoś innego, na przykład Motor Impact. Wybierasz zestaw perkusyjny, wybierasz sobie jakieś pętle, podmieniasz próbki perkusyjne, przeglądasz dostępne barwy basu itd. Do tego dodajesz sample, akordów, one-shoty, no i w zasadzie demo jest gotowe. I tak kiedy patrzymy tutaj od lewej, dla pakietu Select mamy trzy rozszerzenia, hip-hopowy true school, taki troszkę elektroniczny, właśnie trapowo, lounge'owo, chill-outowy Velvet Lounge oraz deepowo właśnie house'owy, lekko techno pakiet Deep Matter. No, w wersji standard mamy tych rozszerzeń już aż 10, a więc naprawdę duża wartość dodana, także duży argument za tym, żeby aktualizować się do wersji 12, moim zdaniem jeden z najsilniejszych argumentów. Oczywiście, jeżeli tworzycie muzykę elektroniczną, zwłaszcza w jednym z gatunków, które są oferowane w ramach tych rozszerzeń. No i w wersjach Ultimate jest ich już znacznie, znacznie więcej, zdaje się około 20, no a w wersji Collector's Edition jest ich aż 50, także bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dlaczego więc wersja 12 Complete jest tak kusząca? Dlatego, że w jej skład w wersji standard już wchodzi cała masa bardzo różnych instrumentów. Niestety nie mam czasu, żeby pokazać je wszystkie, dlatego pokażę te najnowsze i moim zdaniem najciekawsze. Zacznijmy od TRK-1. TRK-01 to taka wirtualna maszyna służąca programowaniu linii basu wraz ze stopą. Mamy tu do dyspozycji kilka różnych silników syntezy dla basu oraz możliwość kształtowania barwy stopy w oparciu o kilka składowych. Zaprogramowane sekwencje i barwy można zmieniać w locie i to w trakcie gry na żywo. Instrument jest zatem znakomicie przygotowany pod kątem improwizacji live actu. Duża ilość parametrów, która może podlegać modulacji w czasie rzeczywistym. Świetna zabawa. Ale najważniejsze jest to, że dzięki efektom, jakie umieszczono tam na wyjściu tego instrumentu, on może grać czy brzmieć jak w zasadzie fragmenty
komercyjnych, zmasterowanych już nagrań. Z tymi elementami miksu jest zwykle bardzo wiele kłopotów, zatem to jest bardzo cenny dodatek do tego pakietu. I wyobrażam sobie też, że twórcy na przykład muzyki minimalowej nie będą potrzebowali nic więcej, żeby zagrać za jego pomocą live act. Drugim takim ciekawym bardzo instrumentem, moim zdaniem, jest form. Zobaczcie dlaczego. Form to taki instrument, który pozwala ładować własne próbki i przekształcać je na tysiące sposobów. Można je odtwarzać w różnej wysokości, można zmieniać ich strukturę formantową, można je zniekształcać, poddawać modulacji itd., itd. No i te ustawienia modulacyjne i ustawienia przetwarzania można zapisać, zdaje się, w 12 komórkach, no i wyzwalać za pomocą klawiatury. Świetna rzecz. Jak już wspomniałem, spora część instrumentów, efektów Native Instruments powstaje w środowisku tak zwanego reaktora. I pełną wersją tego środowiska, w której możemy tworzyć własne efekty, własne instrumenty, otrzymujemy już z wersją standard. A więc zerknijmy na listę. Tak jak widzicie, druga kolumna, complete wersji standard, zawiera już pełną wersję reaktora, a poza tym coś, co nazywa się reaktor Blocks. Co to takiego jest reaktor Blocks? Reaktor Blocks to po prostu wirtualny system modularny, gdzie mamy do dyspozycji różne moduły oscylatorów, modulatorów, efektów itd. Łączymy je w unikalne kombinacje. Bardzo fajna rzecz. To, co mnie osobiście się bardzo podoba w tym, to to, że już same moduły i syntezatory mają taką bardzo wyczuwalną własną sygnaturę brzmieniową. No i kiedy dodamy do tego mikromodulacje, jakieś wahania parametrów, to uzyskamy takie bardzo organiczne, powiedziałbym, quasi-analogowe brzmienie. No i tą tendencję do tworzenia takich instrumentów właśnie, które wykazują się pewnymi niedoskonałościami, podobnie jak kiedyś instrumenty sprzętowe, dostrzegam właśnie w coraz większej liczbie produktów Native Instruments i bardzo, bardzo mnie to cieszy. Tak jak kiedyś instrumenty analogowe i cyfrowe miały właśnie swój unikalny charakter, tak teraz uważam, że coraz większa liczba tych instrumentów również ma własną sygnaturę, co bardzo pomaga w tworzeniu muzyki, która jest po prostu ciekawa dla naszego ucha. No i dobrym przykładem mogą to być oczywiście też takie syntezatory jak Round czy Contour, gdzie każde w zasadzie kolejne uderzenie brzmi troszeczkę inaczej. A więc mamy do czynienia z dźwiękiem o innych parametrach i innych własnościach po prostu. Także coś, co jest w zasadzie nie do uzyskania za pomocą takich typowych, klasycznych instrumentów, nie mówiąc już o instrumentach wirtualnych. I nie zapominajmy jeszcze o jednej rzeczy, że reaktor to także ogromna liczba użytkowników na całym świecie, którzy przez te ostatnie kilkanaście lat stworzyli całą masę, tysiące w zasadzie różnych efektów, instrumentów, często bardzo dziwnie wyglądających, egzotycznie, dziwnie działających, ale dających no, bardzo interesujące rezultaty, nie do uzyskania za pomocą innych rzeczy. I na przykład właśnie z filmu Native Instruments dowiedziałem się o istnieniu takiej wirtualnej taśmy, to się nazywa VHS, jeden z najciekawszych właśnie efektów, zupełnie darmowych oczywiście, efektów z bazy użytkowników. Zobaczcie, jak działa na przykładzie pianina elektrycznego. A więc jest to taka emulacja zniekształceń taśmowych z możliwością dodania jakichś różnych artefaktów, szumów. Także w zasadzie brzmi to prawie jak z płyty winylowej, tyle że bez trzasków płyty winylowej, chociaż to oczywiście też możemy dodać.
Jeżeli chodzi o barwy fortepianu, to może nie ma ich dużo, ale są za to bardzo starannie opracowane. I tak już w pakiecie Select znajdziemy naprawdę przyzwoicie, profesjonalnie brzmiące piano, samplowane, dość charakterystyczne z roku 1908, a z kolei już w pakiecie Standard dołącza nam instrument The Giant, idealny do tworzenia muzyki filmowej, reklamowany jako największe właśnie pianino na świecie. Także wyobraźcie sobie, co by było, gdyby wydłużyć struny i skonstruować takie piano o kilkumetrowej wysokości. To właśnie manipulacja fizycznymi własnościami instrumentu wirtualnych. No ale dla osób, które nie lubią takich udziwnień, szukają bardziej klasycznego brzmienia, stworzono Grandeur. Jest to fortepian taki o jasnej, dynamicznej barwie, według producenta idealny do jazzu, popu, ale z neutralnymi, takimi zachowawczymi ustawieniami na pewno świetnie sprawdzi się także w klasycznym repertuarze. Co istotne, w większości tych instrumentów charakter tych barw można kształtować za pomocą szeregu różnych parametrów, co sprawia, że już na etapie miksu duże prawdopodobieństwo, że nie będziemy potrzebowali zbyt wielu, jeśli w ogóle, jakichś zewnętrznych dodatkowych efektów po prostu. Wisienką na torcie, ale już dostępną w wyższej wersji pakietu jest Alicia Keys. Jest to po prostu wysamplowany w najdrobniejszych szczegółach instrument słynnej soulowej artystki. Zresztą wyjątkowy instrument, bo jest to Yamaha C3 Neo. Podobno zbudowano tylko 3 egzemplarze tego instrumentu. Ten był budowany na zamówienie, więc też jest dość charakterystyczny. Użyto vintage'owych mikrofonów. No i zresztą było to poniekąd inicjatywa też w dużej części samej artystki, która po prostu nie chciała tego instrumentu zabierać ze sobą na koncerty. I ponoć była tak zadowolona z rezultatów, jakie uzyskano, że kolejną płytę nagrywała już w większości, czy niemal wyłącznie z wykorzystaniem tego wirtualnego instrumentu, chociaż w studio obok stał prawdziwy instrument. Także myślę, że też to o czym świadczy. No i świadczy to po prostu o tym, że ten instrument brzmi świetnie. 17 GB próbek dźwiękowych uwzględnia tutaj pełne wybrzmienie dźwięku wraz z pedałem sustain oraz rezonanse, jakie powstają przy współbrzmieniu strun. Także muszę powiedzieć, że ten instrument brzmi przepięknie, bardzo, bardzo realnie. Complete to także instrumenty elektromechaniczne, tutaj w dużej mierze właśnie samplowane we współpracy z Tomasem Scarbi, też takim multiinstrumentalistą, basistą między innymi. No i w skład tego pakietu vintage wchodzi między innymi właśnie piano elektryczne, a więc Rhodes Mark I, mamy klawinet Honera, mamy pianet, no i mamy organy. Wersja Complete, i to już Select, zawiera także samplowany w szczegółach bas Rickenbacker Bass model 4003. Ponoć tak dobrze wysamplowany, że już pod tą konkretną biblioteką podpisuje się obiema rękami sam producent prawdziwego instrumentu. No i z pewnością jest to cenny dodatek. Na stronie znajdziecie dema głównie w stylistyce takiej rockowej, popowej, ale ja próbowałem tego instrumentu używać w różnych klimatach i rzeczywiście muszę potwierdzić to, że on bardzo fajnie siada w miksie. Ma takie dość tłuste, fajne brzmienie, które bardzo dobrze osadza się w miksie. Nie ma tam zbyt dużo niskich częstotliwości. Ten bas jest odpowiednio też ciepły, nie jest przesadnie jasny. Świetna rzecz, naprawdę. Ciekawym dodatkiem do Complete'a są serie Discovery Series, a więc takie pakiety brzmień pochodzących z różnych, i pętli też, pochodzących z różnych rejonów świata, granych na różnych etnicznych instrumentach. No i w pakiecie Select znajdziemy coś, co nazywa się West Africa. Także perkusję możemy rejestrować tutaj poprzez wyzwalanie fragmentów pętli, zagrywek i pojedynczych uderzeń na klawiaturze. Także jest to właściwie idealne narzędzie do tworzenia dodatkowej warstwy perkusyjnej, w miejsce house, disco, techno, chill out. Także z punktu widzenia użyteczności tej biblioteki uważam, że świetny pomysł, że akurat tą konkretną umieszczono, bo naprawdę jest bardzo, bardzo użyteczna. No ale w Ultimate tych bibliotek mamy już aż 5. No i mnie najbardziej urzekła ta biblioteka kubańska. Poza perkusjonaliami znajdziemy tutaj także kompletne fragmenty muzyczne typowych kubańskich rytmów, a także fantastycznie samplowaną trąbkę z tłumikiem. W
pakiecie Complete znajdziemy także troszkę efektów. Nie jest ich jakoś bardzo dużo, ale trochę jest, zwłaszcza w wyższych wersjach tego pakietu. One też podnoszą, moim zdaniem, jego wartość. Producent dzieli je na studyjne, a więc korektory, kompresory oraz kreatywne. I tu jest już więcej pogłosów i efektów modulacyjnych. Zerknijmy na listę. No i tak oczywiście w wersji tej podstawowej Select mamy tylko kompresor. Ja akurat nie jestem wielkim fanem tego kompresora. Uważam, że są bardziej miękko i przyjemniej brzmiące emulacje właśnie bas kompresorów na rynku. Bardzo ciekawy natomiast jest ten nowy modpack. Tutaj mamy w wersji podstawowej Phaser. No i właśnie efekt replika. Także ta druga grupa, tak jak widzicie, jest znacznie bardziej zróżnicowana, no bo w tej pierwszej grupie no, mamy troszkę różnych właśnie kompresorów, więc różne typy kompresorów, bardzo się przydaje na etapie realizacji różnych nagrań, zwłaszcza bardziej akustycznych nawet niż elektronicznych, bo te kompresory mają swoje własności, także warto je znać. Ja zresztą w kursie właśnie kompresja dynamiki na swojej stronie szczegółowo omawiam 4 różne typy kompresorów. Jeżeli chodzi o te efekty kreacyjne, tutaj jest ich więcej. Tak jak widzicie, mamy właśnie modpack, potężny guitar rig. Co jeszcze? Oczywiście jest gitarowy ramfire, splotowy reflektor. No i oczywiście takie typowo DJ-skie jak właśnie Traktor 12 czy The Finger. A co z wersją Ultimate? No dla mnie osobiście takim cennym dodatkiem w tej wersji jest replika w wersji XT, bo ten efekt w wersji bardziej rozbudowanej, to jest delay, pozwala uzyskać całą masę efektów modulacyjnych, właściwie wszystkie efekty chyba, które omawiam w swoim kursie, efekty typu delay i ich tajemnice, a więc od właśnie filtracji grzebieniowej, po efekt Hansa, po flanger, chorus, slapback echo, takie odbicie bardziej taśmowe, ping-pong i tak dalej. Te wszystkie efekty w większości, w jakiejś odmianie da się uzyskać za pomocą właśnie repliki XT. Także w tym względzie możliwości repliki dołączonej do pakietu Select i Standard są znacząco ograniczone. No i to, co przemawia jeszcze za pakietem Ultimate, to znakomite jakości pogłosy algorytmiczne RC2448, wprost wywodzące się ze słynnych procesorów Lexicon. Rzecz warta uwagi. No i to, co bym jeszcze tutaj zaznaczył, to obecność właśnie syntezatora mowy, czy właściwie takiego vocodera, trochę The Mouth. Bardzo kreatywny efekt dla kogoś, kto nie umie śpiewać, jak ja. Rzecz po prostu fantastyczna. Myślę, że poświęcę mu też trochę czasu na Musoneo osobno. No i mamy tutaj też dodatkowo właśnie Crash Pack, czyli nowość, też fajna rzecz, która pozwala nam brudzić brzmienie. Complete jest także oczywiście bardzo cennym pakietem dla tych, którzy żyją z muzyki, żyją z komponowania, żyją z tworzenia muzyki podkładowej, muzyki do filmów. No i tutaj jakby wybór w zasadzie pada od razu na Ultimate. W tym pakiecie tych instrumentów jest po prostu najwięcej. No i one oczywiście są tak skonstruowane, żeby przyspieszyć Twoją pracę o 1000%. No ale zerknijmy w takim razie jeszcze na porównanie na stronie. No i tak jak widać, no, w tej wersji standard w zasadzie dostępne są jedynie podstawowe wersje sekcji smyczkowej rozdętej. No a także ten Rompler, można powiedzieć, z takimi bardziej metalicznymi dźwiękami, bardzo ciekawy, no ale to tylko jeden tutaj instrument. W wersji Ultimate natomiast zyskujemy dostęp do wszystkich dęciaków, wszystkich właśnie orkiestrowych perkusjonariów oraz innowacyjnych instrumentów z pętlami, uderzeniami czy różnymi złowrogimi dźwiękami. Co mam na myśli przez złowrogie? Mam tu na myśli ten instrument. Posłuchajcie. No i oczywiście, kiedy porównujemy pakiety Standard i Ultimate, no to w Ultimate jest znacznie więcej tej żywej perkusji, a więc wszystkie zestawy akustyczne Abbey Road są w wersji Ultimate. W pakiecie Complete jest też kategoria kreatywnych samplerów. W zasadzie w pakiecie Select jest tutaj pusto, natomiast już w Standard otrzymujemy Polyplex oraz Battery. Polyplex to w istocie taki rompler perkusyjny, tutaj 8 brzmień, ale dzięki możliwościom właśnie losowego doboru próbek i parametrów możemy uzyskać dziesiątki tysięcy różnych kombinacji. Także w zasadzie możemy rzucić kostką
i mamy coś, czego nie spodziewamy się, co czasami jest potrzebne w procesie twórczym. Battery to natomiast nie tyle moim zdaniem jakiś super kreatywny, co po prostu rozbudowany i przede wszystkim taki wyspecjalizowany sampler do tworzenia właśnie zestawów perkusyjnych. Także tutaj na jego pokładzie znajdziemy w zasadzie wszystko, co może być nam potrzebne do tworzenia kompletu dźwięków perkusyjnych, do wykorzystania w utworze, a nawet na całej płycie tak naprawdę. No i w wersji Ultimate dochodzi nam także Flash. Flash to takie innowacyjne narzędzie do tworzenia partii melodycznych, akordowych i basowych na podstawie importowanych partii rytmicznych. No i twórcą tutaj jest szalony Tim Exile, więc autor The Finger i The Mouth. Także ten instrument też jest ciekawy, choć dopiero będę go poznawał. Jeszcze jedna rzecz, gwoli wyjaśnienia, bo wiele osób o to pyta. NKS, co to takiego, czemu to służy? Jest to Native Control Standard, coś co wprowadziła firma Native Instruments. I tutaj mamy taką sprawę. Otóż wszystkie instrumenty, czy wszystkie presety należące do wszystkich instrumentów Native Instruments są otagowane i pokategoryzowane, posortowane, dzięki czemu możemy wyszukiwać ich za pomocą właśnie klawiatury czy maszyn bez konieczności sięgania po myszkę. No i tak do klawiatur dołączona jest aplikacja Complete Control. W przypadku maszyn mamy po prostu oprogramowanie maszyn. Także coraz większa liczba producentów decyduje się na to, by swoje instrumenty właśnie, czy bazy presetów swoich instrumentów otagować, przystosować do obsługi za pomocą klawiatur i maszyn, bo jest to rzecz naprawdę fajna. No i takim dobrym przykładem może być tutaj na przykład firma Arturia i jej instrumenty. Zobaczcie, jak to wygląda na przykładzie maszyn. Zatem jak sami widzicie, potencjał Complete jest ogromny. Jest tutaj więcej instrumentów i więcej presetów niż prawdopodobnie kiedykolwiek będziecie w stanie w ogóle przejrzeć. Więc no, rodzi się pytanie, czy warto za to płacić, skoro będziemy w stanie skorzystać może z 10% tego, co oferuje pakiet Complete. No ale chyba też nie o to chodzi. Podobnie jak nie o to chodzi, żeby obejrzeć absolutnie wszystkie odcinki wszystkich kursów na moim portalu, kiedy wykupuje się do niego dostęp abonamentowy. Tutaj jest chyba podobnie. Wydaje mi się, że chodzi o to, żeby właśnie mieć pod ręką różne narzędzia i kiedy przyjdzie nam do głowy jakiś szalony pomysł, to sięgniemy po nie i zrealizujemy go na wysokim poziomie. Także tyle ode mnie. No cóż, którą wersję wybrać? Wersja standard jest moim zdaniem znakomitą wersją dla ludzi tworzących muzykę elektroniczną i zwykle, kiedy ktoś mnie pytał, którą wersję wybrać, to mówiłem, że wersja Ultimate jest raczej wersją dla twórców muzyki użytkowej, podkładowej, dla kompozytorów, dla tych, którzy tworzą muzykę filmową, bo istotnie jest tam znacząco więcej narzędzi. No ale kiedy sam stałem się użytkownikiem wersji Ultimate, to mój punkt widzenia trochę się zmienił, bo zacząłem doceniać te dodatki, które są, które również mogę stosować w elektronice, na przykład syntezator The Mouth, pogłosy splotowe, replikę w wersji XT, nie mówiąc już właśnie o romplerach gitarowych, szczególnie właśnie tej gitary elektrycznej, która brzmi fantastycznie. Powiem szczerze, nie mogę się już doczekać, kiedy znajdę dla niej jakieś zastosowanie, wykorzystam ją po prostu w swojej produkcji. No i oczywiście kwestia tych soundpacków, tych expansion packów. Fantastyczny dodatek i uważam, że w zasadzie tylko i wyłącznie ze względu właśnie na te expansion pack warto wykonać aktualizację z wersji 10 czy 11 do wersji 12 po prostu.